ale takie tłumaczenie mu jak małemu dziecku, że tutaj na ekranie jest te oczka są, widzisz? Tak samo jak miałem dosłownie Rage'a, gdy musiałem mu tłumaczyć lokację tych Power Celli, nie? Że tutaj jest Power Cell, a ty go ominąłeś. No gdzie? Gdzie? No patrz kurde, tu się świeci. Dosłownie takiego Rage'a to ja dawno nie miałem, nie? Ale to mówię, to było z ładne 8 lat temu, coś takiego. Z 8, może nawet z 9 lat temu to było, kiedy ja mu tłumaczyłem, gdzie co jest. On dalej nie ogarniał i mówię takie do niego, dobra stary, my się już kurde nie znamy, idź mi stąd, pal gumę. My się już nie znamy, nara, nie znam cię kurde gościu, nie wiem skąd ty się urwałeś. Jestem ostatnią osobą, która by powiedziała komukolwiek coś takiego, tak szczerze. I mówię to stuprocentową szczerością teraz. A, i nie ogarnąłem, że tutaj przecież jest ten tam zbiorniczek z niebieskim eko, żeby zasilić platformę, żeby ona tutaj... Właśnie, odpaliła Precursor Orby. No, myślę, że będzie można trochę się powymieniać tymi Precursor Orbami, tak szczerze, bo... Trochę ich mamy. Nawet trochę bardzo. A spróbuję tutaj doskoczyć, uda mi się? Nie udało mi się. W ogóle słyszałem ponoć, że DSP miał wielki problem z Jackiem i Daxterem. W sensie takim, że jego ponoć dziewczyna tłumaczyła mu jak robić potrójny skok. W sensie wiecie, taki coś takiego właśnie. I tłumaczyła mu ponoć jak się robi spina, tak? Coś takiego. No nie wiem. Jak dla mnie to... Zanim ktokolwiek mi powie, że ej, Pomidor, ale ty też failujesz w grach, ty też czasami rage'ujesz. Dobra, spoko. Rage'uję, failuję, jak każdy zresztą, bo każdy ma swoje chwile słabości. Tylko... Wiecie, jest taka... Może niezależność, ale jest pewna taka rzecz. Mianowicie to, że kiedy ktoś z nas failuje, przykładowo ja, czy tam, nie wiem, polski gamer, czy coś, to my zachowujemy jeszcze jakikolwiek, nie wiem, rozum przy tym, jakkolwiek się zachowujemy jak cywilizowani ludzie, a DSP strasznie zachowuje się jak taka rozwydrzona, za przeproszeniem, pinda, która jest... Powiedzmy, ma taki syndrom Piotrusia Pana, że o, ja unoszę się teraz dumą, bo tak, bo mi nikt nie powiedział, dlaczego gry w 2001 roku były takie trudne. Może dlatego, że wtedy one nie były dosyć trudne, tylko ty za bardzo dramatyzujesz, debilu. No bo tak szczerze wam powiem, że nie potrafię inaczej określić DSP, tak szczerze. Tak dla mnie to jest człowiek, do którego przyznam szczerze, że próbowałem się nawet przekonać, bo na początku, gdy słyszałem od gamera na temat DSP, to sobie tak pomyślałem, że pewnie koleś po prostu, nie wiem, odgrywa jakąś, powiedzmy, rolę. Jak wiecie, niektórzy robią taką satyrkę, to on pewnie coś robi w ten deseń. I my po prostu tej satyrki nie ogarniamy, ale okazało się, że on nie odwala satyrki i on tak naprawdę jest taki w rzeczywistości. No ale nie o DSP, ponieważ ja nie poruszam jego tematów i staram się raczej unikać jego tematów w let's playach, bo od tego jest gamer, hehe. To gamer, gamer tutaj na niego większości gadał. Pozdrawiam polskiego gamera, tak jak ze starych czasów. Kiedy to zaczynałem i dużo razy go pozdrawiałem, bo czemu by nie? Spoko osoby można pozdrawiać, a nie spoko to tam można omijać szerokim łukiem. Tak szczerze wam powiem, że robienie let's playa z tej gry trochę naprawdę buduje we mnie takie poczucie nostalgii, że... Tak jakbym... Robiąc teraz tę grę... Z takim lepszym komentarzem, bo ja przynajmniej uważam, że to jest lepszy komentarz niż to, co było te... 3 lata temu,
to tak szczerze wam powiem, że... Czuję tak jakbym się trochę cofnął w czasie, że jednak... No nie do końca jakby... Nie, że to... Nie chodzi o to, że nie dorosłem czy coś, ale po prostu tak jakby... To wszystko stanęło trochę w miejscu. Takie fajne poczucie nostalgii. To jest w ogóle Power Cell. Zastanawiam się nad jednym, czy ja gdzieś pominąłem Scout Fly'a, czy praktycznie on będzie potem, bo już szczerze tego akurat nie pamiętam. Staram się lokację Scout Fly zapamiętać na pamięć, ale wiecie jak to jest, nie zawsze wychodzi. Tych ziomków lepiej ignorujmy szerokim, szerokim łukiem, ich ignorujmy, tak, dokładnie. O, dzięki za pomoc, frajerzy. Tam na wprost mamy zgadywankę. Tak, tam jest element zgadywanki. Jest on dosyć prosty, przyznam szczerze. Ja za dzieciaka nie miałem z tym problemu. Ja wam zaraz wytłumaczę zasady, co i jak. A! A! B! To była śmierć przez głupotę. No bo przez co innego mogłaby być śmierć tak naprawdę. Uznajmy, że tego nie było, że to się wyedytuje. Prawdopodobnie o tym będę pamiętał, ponieważ te najgorsze momenty staram się wycinać z Let's Play. A mianowicie zrobiłem trochę głupotę, ponieważ zrobiłem podobnie tak jak próbę temu, jeżeli chodzi o tę platformę, no i spadłem sobie też na dół do fioletowego eko. I teraz zgadywanka. Musimy przeskoczyć przez wszystkie te platformy, żeby odblokować tą oto bramę. Myślę, że to nie było ciężkie w ogarnięciu. Bardzo ważna uwaga. Tutaj możecie sobie po tym skakać w nieskończoność, bo jest taki mały haczyk, jeżeli chodzi o to platformowanie. Otóż, kiedy skoczycie przykładowo, zrobicie coś takiego, tak widzicie, platforma wam gaśnie. Więc miejcie to na uwadze. Na przykład mi się teraz udało, jest super. I teraz trochę się wkopałem. No, i od początku, ponieważ gdy wpadniecie do zielonej wody, to zdziepko jest przesrane. Nie widzicie? Czasami spryt popłaca, że tak powiem, a czasami potraficie spryt ulupić. ...45 Power Cell. Mówię, dzisiaj mamy na bank ponad połowę tej oto gierki. Nie ma co tutaj, że tak powiem, strachać, że się nie uda. Już mamy 45%. W sumie ta śmierć była ok, ponieważ sobie troszeczkę naładowałem żyćka. No i przy okazji straciłem pierwszy pasek. Pierwszą cząsteczkę zdrowia. Tego nie chciałem robić, ponieważ to był praktycznie element niezamierzony w tym wypadku. Kurde, zawsze mam coś takiego, że kiedy chcę wcisnąć kwadrat, to Jack stoi i się zastanawia nad tym, co chce zrobić. I to jest takie niefajne. I dobra. Pyk. Pyk.
pyk. Pyk. No, czego chcieć więcej? I teraz to samo w drugą stronę. Albo i nie w drugą stronę, ponieważ sobie zginę. Ajajajajajajaj, Jack, Jack, Jack. To by widzę, że życie nie jest miłe dla ciebie. Ty masz chyba wywalone w swoje życie. W końcu musisz niańczyć kolegę od Sela. Tutaj staram się skupić, ponieważ jeden fałszywy ruch i możemy pożegnać się ze 100%. W sensie takim, żebym musiał backtrackować, a lepiej mieć wszystko od razu, tak naprawdę. Tu się nam oczywiście udało, of course, ale trzeba jeszcze tutaj do góry podejść. A, tutaj są ci ziomkowie. Hehe. No, pozdrawiam kolegów z nadmorza. A, i tam jest Scoutfly. Może się tam dostaniemy, co? Wziąłbym sobie tego już Scoutfly'a, bym miał to z głowy. Oczywiście się tam zaraz cofniemy, ponieważ tam jest jeszcze Power Cell. Tak jak tutaj. Kurde, tutaj szybciej się woda zmienia, tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, nie zdążyłem. To jest najgorsze. Bo tutaj na dole jest jeszcze piłeczka i tam u góry. No. Ciekaw jestem, gdzie nas to zabierze. Już się nie mogę doczekać w sumie. Okej, okay, jesteśmy na powierzchni. Ale nie. You raised a piece of the underwater ruins to the surface. It seems you can use eco in ways we've never seen before. A power cell surfaced with the room. Climb up there and get it. Chciałem powiedzieć, ale nie, ponieważ i tak trzeba będzie wrócić. Ponieważ to nie jest koniec poziomu. Bo oczywiście musiało mi być tutaj standardowo przeszkadzane, hehe, kiedy chciałem powiedzieć do końca zdanie. Okej. I wróciliśmy z powrotem tą samą windą i teraz możemy polecieć dalej z poziomem. Bo o to mniej więcej chodziło. I teraz o. Oh.
Byłem prawie blisko. Ile nam brakuje? Cóż, niedużo nam brakuje. Okej. Jesteśmy na miejscu, jak widzicie zresztą, i mamy Power Cella. I got a bad feeling about this. Jack, run! The Dark Ego is rising! No i teraz mamy wielką ucieczkę. Prawie jak Rayman. Więc z naszym zadaniem jest teraz po prostu biegnięcie, ile mamy sił w nogach, bo tak naprawdę fioletowe eko nas goni i w każdej chwili możemy praktycznie styknąć się z naszą śmiercią. Teraz mamy wszystko stąd. I mamy tutaj wszystko zebrane. Dziękuję za uwagę. Mamy również 50%, czyli już teraz oficjalnie zaczynamy połowę gry. Jeżeli chodzi o Jacka. Wow. Powiem wam szczerze, że już czuję ulgę, dlatego że wolałem się na tej sekcji skupić, bo wiem, że za dzieciaka tej sekcji bardzo nie cierpiałem. I to bardzo, bardzo, bardzo nie cierpiałem tej sekcji. I w zasadzie to teraz muszę cały poziom do tyłu się wracać. Bo nie ma tutaj tego. Ale to w sumie jest niedaleko, tak na dobrą sprawę, więc może przeżyję to. Wiem, że mamy zrobione 100% w Lost Precursor City, więc teraz możemy udać się na Boogie Swamp. Więc jesteśmy już na powierzchni, moi drodzy koledzy i koleżanki. Więc tak, dwa poziomy mamy zaliczone 100%. I teraz możemy się już udać do Boogie Swamp. Ponieważ to jest jedyny poziom, którego nie udało nam się póki co zrobić na 100%. No i Rock Village. No wiecie, w Rock Village to potrzebujemy tutaj niebieskiego eko, żeby tam zasilić to małe główienko. Raczej tą małą platformę. Ale się uda nam to zdobyć, ale na spokojnie. Nie śpieszy się nam. My tutaj sobie na spokojnie to zdobędziemy, a teraz tak szczerze to trzeba się tam dostać. Wow, już ryba się chciała do mnie zbliżyć, kurde. To niezła chyba ryba. Pogadajmy w ogóle ze Skirą. Great! You have the cells for the machine! They ought to provide enough power to lift that boulder! There we go! Now, be careful facing that monster lurker at the top! Wait! I'll stay here and protect Kira! Jack, I think you're ready to handle that monster without me! Oh, really heroic of you! Okej, więc Kira nam odblokowała tą skałę,
do naszej bestii, z którą będziemy walczyć. Ale my do niej nie idziemy, dlatego że jeszcze nie zrobiliśmy paru rzeczy tutaj, więc... Dopóki nie zrobimy 100% w Rogue Village, to nie lecimy na bestię. O! Taki szantaż będzie. A co, kurde? Co wy sobie wyobrażacie? No ale dobra. Tutaj się szło? Tak, w sumie można to na dwie strony pójść, albo w lewo, albo w prawo, więc... Jako, że ja preferuję zawsze prawo, idziemy w prawo. Witajcie na Boogie Swamp. No, i na chwilę się wyciszyłem, żebyście mogli trochę posłuchać sobie tego soundtracku. Jakkolwiek on to brzmi sobie tam, lub nie brzmi. Ej, w sumie może nam się uda tam przeskoczyć. Spróbujmy. Haha, udało się! I możemy teraz poziom od tyłu robić. A co, kurde? Ja nie mogę. Ja mogę. Ale ta, soundtrack w Boogie Swamp jest... W porządku, mogę powiedzieć. Jest taki fajny, taki troszeczkę spokojny, aczkolwiek on mi, kurde, przypomina, jakby to z jakiejś gry był. Nie, może nie z jackowej gry, ale z jakiejś gierki w każdym bądź razie. I teraz nasze zadanie to będzie oczywiście zestrzelenie sterowcu, raczej tej linki, ponieważ ona bardzo przeszkadza. A może to w kamień trzeba było? A ta, w kamień. No i Power Cella tam zdobyliśmy. Fajnie, fajnie. Za dzieciaka w sumie lubiłem dosyć Boogie Swamp. Nie sprawia mi on żadnego problemu. Oprócz jednej misji. Ta, jest jedna misja.